Akademia Techniczno-Humanistyczna po raz pierwszy uczestniczy w Nocy Naukowców. Śląska Noc Naukowców to największe cykliczne przedsięwzięcie naukowo-kulturalne w regionie, współorganizowane przez kluczowe ośrodki akademickie województwa śląskiego, należące do konsorcjum śląskich uczelni publicznych. Bielska Akademia Techniczno-Humanistyczna po raz pierwszy bierze aktywny udział w tego typu promocji nie tylko nauki, ale przy okazji także miasta i okolicy, gdyż program przedsięwzięcia skierowany został do szerokiego grona odbiorców, niezależnie od wieku. Chcemy zaznaczyć, że Akademia jako jedyna publiczna akademicka uczelnia na Podbeskidziu to jest uczelnia, która prowadzi, uprawia naukę z efektami wdrożeniowymi do przemysłu. Akademia Techniczno-Humanistyczna ma się czymś pochwalić, szczególnie w zakresie nauk technicznych. Tam mamy różnego typu patenty, wdrożenia, pokazanie szczególnie laboratorium robotów, małej fabryki, którą już kiedyś pokazywaliśmy, ale również wdrożenie myśli naukowej naszej właśnie bezpośrednio i pokazanie efektów praktycznych. Trochę wbrew nazwie, spotkanie z nauką trwa przez cały dzień. Pracownicy Akademii prezentują w ciekawy i niekonwencjonalny sposób wybrane tematy z różnych dziedzin wiedzy. W ten sposób chcą zachęcić nie tylko najmłodszych do zainteresowania się zagadnieniami naukowymi. Młodzież jest naszą nadzieją, stąd po prostu główne zaproszenie dla młodzieży. Przy dzisiejszym, powiedzmy, niżu demograficznym to jest nasza ostoja przyszłościowa. Ale zapraszamy wszystkich, zapraszamy różne grupy wiekowe, nie tylko te szkolne, ale i ponadszkolne, starszych, którzy chcą zobaczyć osiągnięcia nauki. W programie przewidziano różne atrakcje. Kącik europejski, konkurs rysunkowy, pokaz ratunkowy grupy GOPR, miasteczko kryminalistyczne czy kącik zdrowia. Bardzo się cieszymy, że tak liczne grupy dzieci i młodzieży zaszczyciły nas swoją obecnością, bo to dla nas jako gospodarzy obiektu wielka radość. Mam nadzieję, że rosną nam nowe kadry studentów. Dzieje się tutaj dużo rzeczy ciekawych. Dla najmłodszych mamy konkursy plastyczne, portretowanie, jak sobie wyobrażają naukowca. Mamy kącik europejski, który jest związany z faktem, że Polska ma w tej chwili prezydencję w Unii Europejskiej, także na różnych poziomach, zależnie od tego, jakie to są dzieci, duże czy młodzież, to takie konkursy z wiedzy o Unii Europejskiej też są przeprowadzane. Są do tego bardzo atrakcyjne nagrody. Dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych przygotowano kącik europejski. Podczas prowadzonych tu warsztatów dzieci i młodzież mają okazję poznać najważniejsze fakty związane z integracją europejską oraz Unią Europejską. Chciałabyś kiedyś tutaj studiować? Może. A ty? Może też. Chciałbyś kiedyś tutaj studiować? Tak. Wiesz już na jakim wydziale? Nie. A podoba ci się w ogóle ten budynek, to wszystko co tu się dzieje? No bardzo. Chciałabyś tu studiować kiedyś? Tak. A wiesz na jaki kierunek, na jakim wydziale? Nie, jeszcze się zastanowię. Bardzo interesująco wypadły warsztaty sztuki portretowania. Warsztaty poprowadził profesor Ernest Zawada. Uczestnicy wzięli udział w konkursie na portret rektora ATH. Oni są liceum ogólnokształcącym. Jeden z przedmiotów tylko jest plastyka, czy powiedzmy rysunek plastyczny. I ich wyobrażenie portretowe i malowanie bardziej realistyczne, bardziej karykaturalne, czy nawet typu Picasso, no jest każde fajne, jest bardzo fajne, każde fajne i myślę, że niektórzy to na przykład z uczuciem, z sercem namalowali. Mamy całą masę ciekawych wykładów. Chodzi o to, żeby to nie były takie sztywne, bardzo formalne rzeczy, ale w sposób atrakcyjny przedstawione najnowsze zdobycze nauki, a więc mówimy i o inżynierii tkankowej, o najnowszych osiągnięciach w wykładzie o eboli. Są ciekawe wykłady o tym, jak najnowszej generacji urządzenia techniczne wzorowane są na budowie człowieka. Ramienia czy przegubów, to tak zwane laser trackery. Mamy ciekawą ofertę językową, bo nie tylko technika u nas, ale również języki, część humanistyczna. Tutaj będzie kilka ciekawych imprez, a więc możliwość nauczenia się słoweńskiego w ciągu jednej nocy. Ciekawe zajęcia Gaelic, czyli to, czym mówią Irlandczycy, pokazy mody,
Oprócz tego zaprosiliśmy do współpracy bielską policję. Bardzo często ślady zostawione na miejscu zdarzenia przez przestępcy są niewidoczne. Natomiast technik kryminalistyki ujawnia te ślady i zabezpiecza. Do ujawniania i zabezpieczenia śladów kryminalistycznych służą różnego rodzaju proszki daktyloskopijne, czy to proszek antystatyczny, czy feromagnetyczny, czy proszek argentoratu. Do stosowania tych proszków też służą różne pędzle. Tak samo można, technik na miejscu zdarzenia zabezpiecza ślady trasologiczne, biologiczne, broni palnej, mechanoskopijne, gdzie tutaj akurat w walizce jest zestaw do odzwierciedlania dokładnego śladów narzędzia. Dodatkowo technik zabezpiecza jeszcze różnego rodzaju substancje chemiczne, materiały wybuchowe czy związane z bronią palną i także przedmioty, które później w badaniach są używane do celem ujawnienia śladów kryminalistycznych. Całe wydarzenie zakończy się o 21.30 spektakularnym pokazem sztucznych ogni.